Proszę Państwa, doszedłem do takiego wniosku, że lepiej jest słuchać niż mówić. Bo jak się mówi, to mówię to, co wiem. A jak słucham, to zawsze dowiem się czegoś, czego nie wiem. I ponieważ jestem lekarzem, to chcę Państwu dać receptę na szczęśliwe życie, bezpłatna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nic Państwu nie zapłacicie za to. Więc według mnie są cztery kryteria szczęśliwego życia. Ja piszę na recepcie. Pierwsze, jak rano się budzę i żyję. Nie ma większego, ważniejszego kryterium. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, jak ktoś jest pobożny. A jak nie, to dzięki Ci losie, że żyje. 1000 osób w Polsce nie budzi się rano, bo umiera w czasie snu. W związku z tym, jak się kładziemy spać, trzeba oddać długi, coś ciepłego powiedzieć teściowej, prawda, nawet. Pogodzony. Ja z synami swoimi miałem tak zwany good touch. Pochylali głowę, ja dotykałem ręką, potem ja pochylałem głowę, oni... A z ręką to wyszła kapitalna historia kiedyś, bo zawsze badam pacjenta całościowo. No, przyjdzie na tarczycę, to badam go i przez odbyt palcem. A tak na marginesie odbyt jest, nazywa się rektum, odbytnica, prawda? Jak dwóch facetów, proszę się nie obrazić, ale mnie się to podoba, jak dwóch facetów się spotkało najpierw, to byli per pan, potem per ty, a potem per rektum. To jest taka ostatnia już była sytuacja. Czyli tak, budzimy się rano i to jest największe kryterium radości człowieka, prawda? Drugie. Mam pracę, idę do pracy, która mnie cieszy. Państwo, sami wiecie, ilu ludzi idzie do pracy, bo musi. To ich nie cieszy, zmieniają zawód, szukają. Strasznie współczuję takim ludziom. Warto może nawet taki wykład powiedzieć, praca człowieka wbrew jego przekonaniu wewnętrznemu, wbrew motywacji. On musi to robić. A ja mam akurat tą pracę, do której idę z radością, mimo że już jestem stypendystą z ZUS-u od tych 7 lat, prawda? Bo bez tego nie mogę żyć. Nie mówię emerytura, tylko stypendyści ZUS-u, to jest moje oryginalne określenie, podoba się większości ludziom. Stypendium jest różnej wysokości, ale jest optymistyczne. Tak jak ci rano mówiłem, Karinie powiedziałem, że ostatnio byłem na wieczorku tanecznym, kłaniam się takiej pięknej pani, proszę ją do tańca, ona tak na mnie spojrzała, no ja nie jestem taki smukły jak ty, Jacek, spojrzała i mówi tak, chwilowo nie mogę, ale proszę się dowiadywać, prawda? Dowiadywałem się dwa razy, za trzecim razem poszła ze mną. Ze mną oczywiście, nie na zewnątrz. Czyli warto nie zniechęcać się tym pierwszym razem. Cieszę się, że pani się uśmiechnęła, bo ja na panią też zarzuciłem oko. Bo wiecie państwo, jak się poznaje wiek mężczyzny, jak patrzy na piękną kobietę i zamiast nadziei nachodzą go wspomnienia. To już jest po chłopie. A trzecie kryterium szczęśliwego życia to jest robić dobrze drugiemu człowiekowi. Państwo, kiedy ktoś jest smutny, jest w depresji, ja zawsze mówię, rozejrzyj się. Może komuś trzeba coś zrobić, pomóc i usłyszeć słowo dziękuję. A element dziękuję i element wdzięczności to jest ważny element miłości. Nie tylko kocham cię, ale usłyszeć słowo dziękuję. To znaczy, że ktoś ma do ciebie jakieś uczucie. No i czwarte kryterium, które wbrew pozorom jest najtrudniejsze. Każdy z nas musi mieć coś, co jest tylko jego. Wara od tego żonie, mężowi, dzieciom, to jest moje. Jak Cembrzyńska śpiewała, bo ja mam swój mały, ten maleńki świat. Intymny świat czy maleńki świat. To jest moje, czyli jak mi jest smutno i źle, czuję się odrzucony, niewidziany. Niechciany. Idę, śpiewam, rysuję, maluję, robię na drutach, biegam. No, coś, co tylko mnie daje relaks. Ja to pacjentom często zadaję, nie wiedzą, o czym mówię. To jest smutne. To odwracam pytanie, proszę mnie się zapytać, co ja takiego mam. A ja tylko na to czekam. Spływ czarną hańczą. Pobyt w Busku Zdroju, którego jestem honorowym obywatelem, kuźnica na Helu, śpiewanie w dwóch chórach,
mam selekcję czegoś i do tych spraw nikt nie ma prawa się wtrącać ani ingerować. Proszę Państwa, zdarzenia niepożądane w medycynie to jest nowa, powiedzmy od 20 lat mniej więcej, strategia i zacznę od takiego przezrocza, że czynienie błędów mieści się w zachowaniu każdego człowieka. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. Ale popełnia błąd, że nic nie robi, jest pasożytem. Zdarzenie niepożądane jest to uszczerbek na zdrowiu pacjenta wywołane w trakcie diagnostyki, leczenia, niezwiązane z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia. Uwaga! Co dziesiąty pacjent będący w szpitalu podlega takiemu zdarzeniu niepożądanemu. Ja dlatego mówię tym, którzy upatrują, że pobyt w szpitalu ma ich uzdrowić. Szpital jest pewnym etapem, pewną stacją na drodze krzyżowej, tak jak małżeństwo, które jest pierwszą stacją na drodze krzyżowej, prawda? No nie wiem, no, ale człowiek jak się rozejrzy dookoła, to zawsze widzi, że są tacy zotrofili gorzej. Proszę Państwa, więc adverse events, to się po angielsku nazywa, czyli zdarzenia niepożądane, a 80% z winy człowieka, 20% z winy sprzętu, aparatury. Nie ma tu z winy Pana Boga. To daje dużo do myślenia. Czyli musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. Tak jak uzdrawiać świat, powinniśmy zacząć od siebie. Mamy trzy takie definicje. Pomyłka, gdy zamierzone działanie jest prawidłowe, ale wykonanie złe. Błąd, zamierzone działanie jest od początku złe. Pewien lekarz, chirurg popełnia od 20 lat to samo, ten sam błąd, ale on to nazywał doświadczeniem klinicznym. Zaniedbanie, zaniechanie, gdy nie podjęto działania, choć takie działanie było niezbędne. Na świecie wykonuje się ponad 230 milionów operacji rocznie. Częstość powikłań po tych operacjach ocenia się na 3-17%. Częstość zgonów około 4-8%, co przy tej masie oznacza, że od 0,5 do 1 miliona ludzi umiera. 50% tych zdarzeń niepożądanych było do uniknięcia, czyli 0,5 miliona pacjentów można było uratować. Dopiero te cyfry podają, o czym, dają wyobrażenie, o czym mówimy. Kolegium Medicum w Krakowie oceniło, że za zdarzenie niepożądane konkretna osoba, jak szukamy winnego, odpowiada zaledwie w 2%. W większości przypadków zdarzenia niepożądane są następstwem niewłaściwej organizacji pracy. Zbyt duża liczba pacjentów na jedną pielęgniarkę, brak wypracowanych standardów, zatrudnienia kontraktowe, to się jest nieszczęściem. Ja to tak oceniam. Kiedyś były zatrudnienia etatowe i pracownik etatowy zatrudniał się na etacie i on się utożsamiał z zakładem pracy. Jeżeli będę musiał przerwać, to proszę mi dać znać, dobrze? Bo ten radarek mi puścić, ja w każdej chwili jak... Co? Widzę, jaki przytomny. Tu jesteś cały zaangażowany, a tu rejestrujesz, że to jakiś... Słuchaj, ja nawet obserwuję ludzi i jak patrzą na zegarek, to tym się nie przejmuję, bo on na tego Tissota patrzy. Boję się takich, co tak patrzą i tak... Zatrzymał się, czy to... Wtedy kończyć już muszę, bo to jest... A poza tym pamiętam, co Churchill powiedział, że wyczerpać temat, ale nie słuchaczy. To też jest ważne. Bo... Dlatego... A do mnie, przepraszam bardzo, tylko bo się trochę rozgada. Proszę Państwa, według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, 10% hospitalizowanych podlega działaniu niepożądanemu. I to się sprawdza. W klinice, którą prowadziłem w Szpitale Orłowskiego parę lat temu, a rezydentowi kazałem od 1 stycznia do 31 grudnia rejestrować wszystko to, co się wydarzyło u pacjentów leczonych w szpitalu. Wyszło idealnie 10%. Według Naczelnej Izby Lekarskiej
a w Nilu w 2008 roku było 8 tysięcy zdarzeń niepożądanych. To, co doszło do Izby Lekarskiej, zmarło prawie 2 tysiące osób. 60% tych zdarzeń w bloku operacyjnym, reszta na OIC-ie, w pogotowiu ratunkowym. Kto jest pierwszą ofiarą? First victim. Chory, no bo on najczęściej traci, prawda? A kolejnymi ofiarami to jest lekarz, pielęgniarka, złamane kariery, samobójstwa, zawały. Średnia wieku chirurgów jest około 50 lat. To nieprawda, że my nie przeżywamy. My przeżywamy i martwimy się, a ja nie mogę urzędniczo, bardzo przepraszam, nawet i biznesowo podejść do chorego. Stąd w niedzielę idę i oglądam tego pacjenta. W piątek, sobotę, na telefonie. Ja daję... Źle robię. Moja żona mnie krytykuje bez przerwy, ale chirurgia była pierwsza od żony, więc te uwagi jakby nie są takie istotne, chociaż muszę wziąć pod uwagę, jeżeli chcę dalej tam być, mieszkać i być zameldowany. To znacie, you know what I mean, prawda? Więc to jest zupełnie inne przeżywanie, w związku z tym ci lekarze tak gęsto padają, proszę Państwa. Jak to jest na świecie? To nie jest tylko problem polski. Harvard Study, 4% leczone w New York State, 14% zgonów, połowa z nich była do uniknięcia. Australian Study, 16%. UK Study, 11%. New Zealand, Dania, 10%. Co najmniej 50% było do uniknięcia. Jakie są najczęstsze błędy? Fatalna dokumentacja. Ale dopiero to się poznaje, jak jest sprawa sądowa. Każdy szczegół jest wtedy ważny, bo papugi czy adwokaci, jak wezmą to wszystko, prześwietlają pod lupę. Każdy szczegół, każdy przecinek wtedy odgrywa istotną rolę. My niestety, ja sam odmówiłem pisania i używania komputerów. Nawet w lecznicy prywatnej, w której przyjmuję raz w tygodniu, nie powiem kiedy, żeby się nie reklamować, ale nie używam komputera, bo jest coś takiego jak mowa ciała, prawda Jacku? Ja zadaję pytanie, czy panią, czy pana coś boli i muszę widzieć, jak on reaguje. Czasami widzę, że jak pacjent szuka po ścianach, nie mówię, tu, w oczy mi proszę patrzeć, tu, o, tu mam oczy i... Patrzę, jak on reaguje, jak się zaczerwienia, jak gestykuluje. To jest ta mowa ciała, którą uważam dla lekarza jest szalenie ważna. W Anglii się tego nauczyłem, że jak jest biurko, ja siedzę za biurkiem, dwa krzesełka zawsze stawiam. Jedno naprzeciwko, po drugiej stronie biurka, drugie z boku, bliżej. Ktoś wchodzi, gdzie mam usiąść? Proszę sobie wybrać. I 100% jest pewności ten test. Prawdziwie chory usiądzie obok mnie, bo on chce być w zasięgu ręki. On nawet pozwoli sobie na to, żebym dotknął go. Ten good touch zrobił. A są tacy roszczeniowi, który mnie traktuje jako urzędnika państwowego, siada naprzeciwko. Oj, mu będzie się kłócił, prawda? Będzie zadyma. To ja już się od razu wtedy na pan, pań, pery, już żadne spoufalanie, nic, żadne tam perektum, nic, wszystko i tak dalej. Do tego badania wzywam pielęgniarkę, asekuruję się, bo już się zaczynam obudowywać, bo będę miał problemy. Proszę Państwa, czyli dokumentacja fatalna, nieoznakowane pole operacyjne. Przed operacją musimy to oznakować, bo najwięcej pomyłek jest. Niepewność zagubienia chorego. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, którą zadaję pytanie, czy mnie pani, czy pan widzi i czy słyszy? Kurde, człowiek się nagada. Rozumiał pan? Co? I zaczynaj wszystko od początku. Nie. Ostatnio przeżyłem lekcję pokory, bo uczyłem staruszkę, jak ma stomię zabezpieczać. To jest sztuczny obyt na brzuchu. I ona w pewnym momencie mówi do mnie, panie profesorze, ale ja tego nie widzę, bo mam prawie ślepa jestem. Po tylu latach po raz pierwszy dotarło do mnie do głowy, że przy tym pielęgnacji stomii niewidomy sobie nie poradzi, bo on nie widzi tego. No natychmiast zacząłem to porządkować i poprosiliśmy męża, który miał dobry wzrok. A tak a propos starszych ludzi, nie namawiajcie do leczenia zaćmy, wiecie, bo zwiększyła się liczba rozwodów. To absolutnie. Kolejnym problemem, to jest spaghetti syndrom.
Spaghetti syndrom, jak wejdziecie na OIOM, to nie widać tego waszego chorego. Splątanie, kable dożylne, dotętnicze, jakieś sondy tego. To jest tak zwany spaghetti syndrom. No i super, syndrom supermana. Praca w każdych warunkach. Największym grzechem lekarza jest praca w nieakceptowalnych warunkach i niestety na dzień dzisiejszy przy takim budżecie poniżej 4% PKB na ochronę zdrowia my żyjemy, my mamy ten syndrom supermana, bo musimy sobie radzić w sytuacji nieakceptowalnej. Amerykanie podzielili zdarzenia niepożądane na takie kategorie. Wydzielono z chirurgii, ponieważ chirurgii najczęstsze są, ze środowiskiem, z ochroną pacjenta, z opieką medyczną, zdarzenia związane z używanymi narzędziami lub aparatami, żeby oszczędzić, robić tak zwany reprocessing, a używane i ponownie sterylizowane już nie jest taki wiarygodny aparat, ale nie ma innego wyjścia, bo na nowe nie ma pieniędzy. Kryminalne, a sam widziałem w Szpitalu Bielańskim, jak byłem ordynatorem, mafia wykonała wyrok na oddziale ortopedyczno-urazowym. Po południu weszli i odstrzelili kogoś, kogo mieli zastrzelić. Pani Salowa najwięcej zrobiła szkody, bo cały dzień prawie nic nie robiła, bo są ludzie, którzy są urodzeni zmęczeni, ona należała do takich. W momencie, jak to padło, ona wpadła w furor pracy i wszystkie ślady pozacierała mopsem, cały korytarz wyczyściła, także nawet śladów nie było. No to jest taki, jeżeli ktoś ma ochotę do pracy, to powinien płacząc cichutko usiąść w kącie i to przejdzie za chwilę, prawda, ta chęć do pracy. No i w wyniku choroby systemu, kasy chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej, niedofinansowanie procedur też skutkuje zdarzeniami niepożądanymi. W chirurgii tylko się tym jednym przez moment zajmę, zabieg wykonany na niewłaściwym narządzie lub części ciała, zabieg wykonany na niewłaściwym pacjencie. Tak, teraz mamy już ich oznakowanych, już są z tym jak noworodki, z tymi tasiemkami na rękach, ale to bywało. Wykonana niewłaściwa operacja, pozostawienie ciała obce po operacji, jedno takiego przeżyłem, nie powiem nazwiska, ale to jest polski kosmonauta. Też miałem sprawę sądową, chodziłem do sądu i to jest, no ale to się zdarza. Zgon podczas lub natychmiast po operacji tak zwanego normalnego, zdrowego człowieka. I tu jest znak zapytania. Do dzisiaj nie wiemy, to była żona kolegi naszego asystenta, urodziła, dano jej pojedynczą salę, bo tak chciano, żeby było dobrze. Najlepiej leżeć na wieloosobowej sali, bo najlepiej kto może dopilnować, to sąsiad z łóżka obok. Także unikajcie Państwo tych, zresztą przykład macie szefa naszego, nie chciał leżeć na pojedynczej sali, wolał, żeby ktoś obok był, prawda, więc lepiej kogoś, ona była sama i mąż wyszedł o godzinie pierwszej, a ona rano weszła, pielniarka już nie żyła, nie wiadomo dlaczego, ale to też zaliczamy. Proszę Państwa, żeby zmniejszyć zdarzenia niepożądane, wprowadzono przed paru laty okooperacyjną kartę kontrolną. Ten mój pointer jakoś nie działa, gdzie pierwsza część to jest przed znieczuleniem, druga część przed nacięciem skóry i trzecia część po operacji. I to identyfikujemy pacjenta, każdy kto na sali jest musi się przedstawić, wszystko jest napisane, co pobrane. I teraz ta karta znacznie zmniejszyła częstość zdarzeń niepożądanych i zmniejszyła powikłania, jakie domyślają. Jest opór materii, nie chcemy wypełniać tej karty, ale powoli jest to wprowadzane konsekwentnie i jest to korzystne. W klinikach co 6 miesięcy obowiązuje analiza zgonów i zadajemy sobie pytanie na zgony nieuniknione, czy chory musiał umrzeć z powodu na przykład choroba rozsiana nowotworowa, tu nie ma sposobu. Zgony, których można było uniknąć, a jeśli można było uniknąć, co robić na przyszłość? Szczera, publiczna dyskusja, która również dotyczy ordynatora i kierownika kliniki. Każdemu działaniu musi towarzyszyć odpowiedzialność za jego wykonanie i skutki. Ta zasada action równa się responsibility. Szczególnie w chirurgii, szczególnie w medycynie powinna być wprowadzana na co dzień.
i przestrzegana. W medycynie powodzeniem sukcesu jest działanie zespołowe. Aby było skutecznym, wszyscy członkowie zespołu muszą móc się porozumieć między sobą. Czyli sztuka porozumiewania się szczególnie jest ważna w zespołach medycznych. Najważniejszą cechą dobrego chirurga, a może i każdego lekarza, jest poproszenie o pomoc w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Niezależnie od wieku chirurga powinien on przeżywać kolejnego pacjenta tak, jakby to był jego pierwszy pacjent. Czyli nie poddawać się pysze, rutynie i mówienie, że ja jestem nieomylny. Jaka jest różnica, chodzi w środowisku chirurgicznym, jaka jest różnica między chirurgiem a Panem Bogiem? Ano taka, że Pan Bóg nie mówi, że jest chirurgiem. Taka jest zasadnicza różnica. I to wszystkim kolegom i sobie często powtarzam. W USA ten problem jest tak samo ważny. Około 100 tysięcy pacjentów umiera z powodu błędu medycznego, co stanowi ósmą przyczynę zgonu. Co wynika z analizy zdarzeń niepożądanych? Uczymy się na błędach, ale nie tylko cudzych, na swoich przede wszystkim. A mylić się z prawą ludzką, przykrywać te błędy, jakby zacierać nogą, mówiąc, jest niewytłumaczalne, niewybaczalne, a nie uczyć się na podstawie tych błędów jest niezrozumiałe i też niewybaczalne. Możemy błądzić, ale błąd trzeba wykryć i szybko naprawić. Co może zmniejszyć zdarzenie niepożądane? Często jest kompetencja chirurga. Chirurg nie powinien się uczyć na początku, krótko na symulatorze, ale jego miejsce jest przy stole operacyjnym, w bloku operacyjnym. Podejmowanie decyzji, praca zespołowa. Ja chyba zapiszę się na te kursy i będę chodził na te wykłady, bo to każdemu z nas się to przyda. Komunikacja w zespole, biegłość techniczna. A i co? Duża liczba leczonych chorych i wykonanych operacji. Powtarzanie pewnych czynności czyni perfekcyjność. Powyższe elementy mogą obniżyć śmiertelność i powikłania. Prawda? Zmęczony chirurg. Ja słyszę, 3 doby. Dzisiaj w szpitalu kolega ma 3. dobę. No bo to zrobiło tak zwane, jest 48-godzinny tydzień pracy, ale jest tak zwany opt-out i to jest zależne od chirurga, od lekarza, bo on tu jest biznesmenem, bo na swoją działalność. Tylko, że on martwi się głównie o siebie, a powinien się martwić wszystkiemu pacjentów. Ja nie chciałbym być leczony przez kogoś, kto jest 3 doby w szpitalu. Zmęczona anestezjolog, pielęgniarka zwiększa niewątpliwie znacząco zdarzenia niepożądane. Dorosły człowiek wymaga 6-8 godzin snu. Nie wiem, co ten pan mówi o skracającym śnie. Ja uparcie twierdzę, 6-8 godzin to jest to, co każdy z nas powinien być. Jeden pan pacjent przyszedł do lekarza i prosił o, żeby mu pomógł, jest cierpi na bezsenność. Ten już w ostateczności nie wiedział, co mu poradzić, bo wszystkie leki, to mówi, rano, no to może niech pan chodzi spać z kurami. A on mówi, próbowałem, kurde, ale nie mogę równowagi na tym drążku utrzymać. Chirurg jest stale, proszę państwa, pod presją. A wiecie, dlaczego ja puszczam czasami dowcipy? Bo jak się człowiek śmieje, wentyluje płuca, więcej jest mózg i wtedy pamiętacie, o czym ja mówiłem, prawda? A kurde, jak on dowcip, bo kurze powiedział, ale mówił jednocześnie, żeby spać 6-8 godzin. No i to się lepiej zapamiętuje. Chirurg jest stale pod presją pacjenta i jego rodziny, aby efekt operacji był korzystny. Wszędzie w naszym realu, dookoła nas, mówi się, że wszystko musi się udać. Bo biznesplan jest taki, bo założenie było takie. Nie. Każdy człowiek choruje inaczej. Każdy jest inną strukturą. Na tą samą chorobę każdy inaczej reaguje. Pomyłka nie musi się stać błędem. Chyba, że odmówisz jej naprawienia. Motywacja wewnętrzna do dobrej pracy. Rozmawialiśmy tu z Jackiem nieraz, że zachowanie, postępowanie, którego celem jest, nie jest osiągnięcie zewnętrznych korzyści czy nagród, ale poczucie, że dobre było, tak jak mówił ksiądz Tischner, na łożu śmierci. Warto przeczytać te jego przemyślenia.
genialny, genialny człowiek, humanista, kapłan. I jego ostatnie słowa było, że dobre było. Tak samo każdy, kto wykonuje jakąkolwiek działalność, pracę, musi sobie powtarzać wewnętrznie, że dobre ma być, a pod koniec trzeba powiedzieć, że dobre było. Ta motywacja zewnętrzna, aktywność dla osiągnięcia zewnętrznych korzyści, nagrody, awansu, zysku jest niedobrą motywacją. Przepraszam, ja mówię te słowa, nie wiedząc, czy ja zostanę wynagrodzony przez Jacka, prawda? Mnie to nie interesuje. Mnie to nie interesuje. To smutno mi teraz powiedzieć, jako lekarz, że kiedyś leczyliśmy, głównym celem lekarza było leczenie, a przy okazji żeśmy zarabiali, lepiej czy gorzej. Teraz naczelnym zadaniem jest zarobek, a przy okazji się leczy. To... Ela ma umowę o dzieło przygotowaną. Tak? Dobrze, bardzo dziękuję. To przypomnij, bo ja jestem tak poruszony, że mogę zapomnieć. Dobrze. Prawda, mylimy się, i to już będzie jeden z ostatnich slajdów. Mylimy się wszyscy i popełniamy błędy. Zdarzenie niepożądane należy rozpoznać i przyznać się do niego. Naprawić niekorzystne następstwa i starać się nie popełniać błędów w przyszłości. Proszę mi wierzyć, tak jak pragnę szczęścia swoich trzech synów i dwóch wnuczek. Ilekroć mnie się przytrafi, że mój pacjent ma zdarzenie niepożądane, pierwszą rzeczą, że to idę i go przepraszam. Bardzo panią i pana przepraszam, ale to nie miało tak być. Miało być wszystko dobrze. Nie wiem, co się stało. Starałem się jak najlepiej, ale zrobimy wszystko, żeby wyrównać straty, moralne, straty fizyczne i przyrzekam pani czy panu, że będę robił wszystko, żeby na przyszłość tego uniknąć. W medycynie zdarzenie niepożądane zagraża zdrowiu i życiu chorego, a w biznesie? Też bywa. No to jest do przemyśleń. Państwa, takim powikłaniem, zdarzeniem niepożądanym jest nieszczelność zespolenia jelitowego. Wczoraj byłem w Krakowie, odbywa się tam aktualnie zjazd Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zastanawiano się, co zrobić, żeby nie było, żeby połączenie jelita, tak zwane zespolenie, było szczelne. Nie ma sposobu. Wstałem, zabrałem głos. Ja znam jeden sposób, żeby było żeby nie było nieszczelności. Po prostu nie wykonywać zespolenia, prawda? No, koledzy to zaakceptowali. Nie ma sposobu, ale taka nieszczelność trzykrotnie zwiększa ryzyko zgonu. I trzeba nie czekać, aż się rozwinie zapalnia trzewnie, tylko przeprosić pacjenta, będzie, musimy to natychmiast rozłączyć, zrobić z tobie, ratujemy życie. Ratujemy życie, a nie to zespolenie. Lekarz nie zna chorego, widzi go po raz pierwszy, a chorego wymaga wyleczenia. Ja teraz przyjąłem, nie wiem czy dobrze, czekam na korektę, traktuję rozmowę, kontakt, pierwszy kontakt lekarza z pacjentem jako spotkanie dwóch ekspertów. Chory jest ekspertem w swoim zdrowiu, bo on się zna lepiej, on się obserwuje, a ja troszkę więcej od niego wiem na temat medycyny. I teraz wymieńmy między sobą doświadczenia i uczyńmy jakiś konsensus dwóch ekspertów. Odpowiedzialność za to, co robimy. No i teraz życie, zdrowie versus dobra materialne, co jest ważniejsze. I dziękuję państwu za uwagę. Chcę utorować drogę do ewentualnych pytań czy komentarzy, jeśli pozwolisz. Ja mam, w ogóle nie mam poczucia, żeby cokolwiek zostało przeciągnięte. Może chodź do światła jeszcze trochę. Mam pytanie o sprawę, która jest bardzo ważna dla nas w biznesie. I ciekaw jestem, czy możesz opowiedzieć jakąś historię, ale nie z autopsji, znaczy nie o tobie, a o kimkolwiek innym. Kto popełnił błąd, który jest na tyle zaszyty w jakiejś tkance, dosłownie w przenośni, że nieujawnienie go nie będzie skutkowało, przynajmniej w jakimś czasie, jakimiś zakłóceniami czy anomaliami.
To jest tak, jak w biznesie mamy sytuację, że może się zorientować szef działu prawnego, że w umowie jakiejś ważnej biznesowej zaszyta jest jakaś prawna pułapka czy jakiś błąd, ale to już poszło, wszystkie pieczęcie są, on to widzi, puszcza. Być może dopiero sukcesor tej transakcji czy tej firmy zakupionej będzie cierpiał z powodu tego, co tam było zaszyte. Bo bywają takie błędy, które nie są spektakularne i wtedy jest kwestia tylko mojej wewnętrznej dyscypliny i odpowiedzialności. Jeżeli bym powiedział, zatrzymamy się na chwilę, zrobiłem błąd. Taki guru najzdrowszych i najlepszych firm, który jest mało na świecie, ale on je bada, Jim Collins, zwrócił uwagę, że ci najzdrowsi i najlepsi na świecie mają taką atmosferę prawdy na pokładzie, że ujawniają błędy, bo jak się ujawni błąd, to szukają rozwiązań i przyczyn rozwiązań, a nie winnych. I ciekaw jestem, czy kojarzy ci się jakaś historia, bo wiem, że gdyby tobie się to zdarzyło, to pewnie byś to zrobił i pewnie na pewno, tylko że widziałeś jeszcze osobę trzecią, widziałeś kogoś, w jakim klimacie to było, jak to się odbyło, bo to może być dla nas bardzo pouczające. To jest bardzo rzadkie w biznesie. Tak. Pytanie, jak to wygląda w waszym świecie? Ja muszę, tak, tak bym powiedział, że jest choroba, która się nazywa choroba leśniowskiego Crohna. To jest jedna z dwóch zapaleń nieswoistych jelit. Drugą jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej chorobie leśniowskiego Crohna standardową operacją jest wycięcie chorego odcinka i trzeba zrobić zespolenie bok do boku, żeby było szerokie, co najmniej 5 cm, licząc się, że będzie nawrót. I mimo, że o tym się głośno mówi, część kolegów robi zespolenie koniec do końca. I ja wiem, że bardzo szybko będzie zwężenie tego zespolenia, bo będzie znowu w miejscu tego zespolenia. Czyli nie ma od razu bezpośrednio, ale po tym moim bok do boku pacjent może nigdy nie mieć zwężenia, a po tym koniec do końca w ciągu najbliższego roku na pewno dojdzie do zwężenia i trzeba będzie pacjenta operować. I no tak, ale ja nie mogę nakazać kolegom. My dajemy tak zwane standardy, rekomendacje i teraz każdy, człowieka się poznaje po wyborach. A mamy coś do wybrania i od razu widzisz, że ktoś, co wybiera niedobrze, no to jest albo niedouczony, albo nieodpowiedzialny, albo myśli na krótką metę. I to jest taki jeden przykład, który mi przychodzi do głowy. Teraz kolejna sytuacja, przepukliny, wszystkie przepukliny, ubytki w powięzi, w powłokach oparte są teraz na wszywaniu siatki. I teraz siatek takich, żeby wzmocnić plastyk. I teraz ta siatka musi być wszywana ze szczególną ostrożnością, bo nie daj Boże, ta siatka jak się zakazi, czyli powinny być zmienione rękawiczki, powinna być szczególnie troska o jałowość. I teraz jak się widzi, że ktoś to robi nie tak jak należy, to jest prawie pewność, że ta siatka ulegnie zakażeniu. Za parę miesięcy będzie odrzucanie tej zakażonej siatki. A najbardziej taki może spektakularny przykład to jest, jeżeli mamy człowieka, pacjenta w podeszłym wieku. Dla mnie podeszły wiek to się tak zaczyna po 80. Bo definicja podeszłego wieku jest bardzo trudna. Ja szukam takich definicji, bo WHO powiedziało 65 lat. No to bzdura jest to, tam wiesz, tam większość WHO jest tyle ma, ale to oni tego nie biorą pod uwagę. To nie, no. Więc, bo według WHO to jest tak, wczesna starość to jest 60 do 65, późna starość 65-79. No i 79 i wiek sędziwy powyżej tam 90 się liczy. A ja mam takie, na swoje potrzeby znalazłem definicję, że
kiedy można myśleć o starości, jak wartość świeczek na torcie urodzinowym przekracza wartość tortu, to już trzeba się zastanowić. Druga też jest bardzo fajna definicja, jak idziesz do muzeum i wychodzisz z muzeum i włączają się wszystkie alarmy, prawda? Znaczy coś, jakaś stara mumia opuszcza ten muzeum. A więc jeżeli mamy starszego człowieka, załóżmy 85 lat i on ma niskiego raka odbytnicy, to dla takiego pacjenta najlepszą operacją, najlepszą jest wycięcie tej odbytu i założenie brzusznego odbytu. Ponieważ w tym wieku kompetencja zwieraczy, które czuwają nad szczelnością tej odbytnicy, nad kontrolą dawania gazów stolca, jest znacznie upośledzona. Te zwieracze są wiotkie. No i teraz ktoś robi zespolenie przednie z zachowaniem tych ciągłości przewodu bez stomii. Doktor jest szczęśliwy, pacjent na początku jest szczęśliwy, ale zaraz, od pierwszego dnia po operacji ma stomię w kroczu, ponieważ ten jego słabe zwieracze nie utrzymają ani gazu, ani stolca, zwłaszcza luźnego. No to jest niepomyślenie o tym. To jest jakby branie na pierwszym miejscu swojej osoby, muszę zrobić tak, żeby nie było stomi. No zapytaj się tego człowieka, przedstaw mu wszystkie warianty. No i takich przykładów można byłoby mnożyć, bo to, co tu mówiłem o zdarzeniach niepożądanych, no to te zdarzenia niepożądane, czyli pozostawienie ciała obcego w człowieku, tego nie można ukryć. To trzeba natychmiast ujawnić. A podam Państwu, kiedy to grozi, liczymy wszystkie pielęgniarki w czasie operacji, po operacji liczą wszystkie gaziki, setony, serwety. I bywa tak, że ona mówi, brakuje mi jednego gazika. No to trzeba szukać, trzy razy się to liczy. Ale jest problem taki, że w fabryce, w której produkują gaziki i tworzą paczki po 10 gazików, też pracują ludzie. Prawda? Kontrola jest jakości, ale co jakiś czas. I może być tak, że tam włożyli 9 zamiast 10, a my szukamy tego 10. No wtedy jest trudna sytuacja. Wtedy pisze się i pacjenta się uprzedza o tym, że jeżeli cokolwiek by się z nim działo, proszę natychmiast zgłaszać się do szpitala, gdyby cokolwiek się działo, bo będzie wtedy no, raz, że diagnostyka, kto wie, czy nie trzeba zajrzeć i nie szukać tego 10 gazika, któregoś mnie zajrzeć. Ale to nie wolno zatajać. To jest pierwsza rzecz. Dzięki. Myślę, że Państwo znaleźli się sobie przynajmniej jedna albo szereg analogii, które mogą potem być przedmiotem Waszej troski, gdy wrócicie do swojej pracy, a przykład z obszaru innego niż nasz jest zwykle nośną metaforą. Powiedzenie, że to jest tak jak zespolenie. Wiesz, że tak się składa, że do takich najbardziej charakterystycznych błędów, które tylko specjaliści widzą, że były popełnione, które są niewykrywalne, jeżeli się ich nie ujawni, a potem skutkują często bardzo poważnymi konsekwencjami materialnymi, ludzkimi, są błędy w zespoleniach. Tak. W fuzjach i przejęciach. Mm-hmm. 70% nieudanych fuzji, połączeń, działów, zespołów albo firm wynika z tego, że niewłaściwie połączono. To jak te moje zespolenia jelitowe. Dokładnie, nie? Tak. Także ja tu od razu widzę, że i nawet mam w czwartek wykład, który przygotowuje dwa banki do takiego zespolenia i pozwolę sobie odwołać. Żeby nie było przecieku. Do prasy, ale i gotówki, żeby dokładnie, nie było przecieku. Tak. Słuchaj, Jacek, ja kupuję maliny. Ktoś sprzedaje maliny, 6,99, nie wiem dlaczego nie piszą 7. Pytam, jakie pytanie zadaję, czy takie same maliny jak są na wierzchu znajdę na spodzie? Tak? A ponieważ on sprzedaje pod szpitalem, to ja mówię, panie, jak pan mnie oszukał, to ja tego tak nie daruję. No ale na szczęście są takie same jak na wierzchu. Ale taki drobny przykład, no biznes, handel, on sprzedaje. No musimy sobie ufać. Ja ostatnio u Jaworowicza się sprzeczyłem z prawnikami, bo oni mi powiedzieli, że cokolwiek obywatel chce zrobić, zwłaszcza przekazać, sprzedać, to dotyczy
zwłaszcza starszych ludzi, którzy dzieciom chcą przekazać swoje dobra i tak dalej, a potem te dzieci ich wyrzucają. I ona mówi, że cokolwiek zrobimy, trzeba zapytać się adwokata. A ja mówię, jesteście cwani, boście tyle uchwał zrobili, tyle zarządzeń, tyle praw, że każdy musi mieć adwokata, tak? To ja teraz powiem, że każdy powinien mieć lekarza na przykład i trzeba sobie rynek robić. Ale skomentowałem to powiedzenie tej prawniczki, że dzieje się rzecz niedobra. My tracimy wzajemne zaufanie jeden do drugiego. I mam takie przezrocze, pewnie ty wiesz lepiej ode mnie, przezrocze, jaki jest poziom zaufania międzyludzkiego. I Polska, najwyżej stoją kraje skandynawskie. Dania, Finlandia, tam mówią sobie, wierzy to, co ktoś mi wierzy, co nawzajem. My jesteśmy na dole, tam zupełnie gdzieś za krajami, ja nie mam nic do krajów trzeciego świata, ale tam Nigeria, tam te wszystkie Gany i tak dalej, to my jesteśmy. Tak się składa, tylko 12% Polaków ufa komukolwiek poza rodziną. Ponieważ ja do nich nie należę, to jak kupuję maliny, to każę sobie przesypać do większego pojemnika. A też metoda, też metoda. Ale wiesz, ja się boję, bo te maliny są dojrzałe i mogą ulec traumatyzacji. Słuchaj, czy dobrze zapamiętałem, że rano, po pierwsze konstatacja, że żyję, więc tak, pierwsza rzecz, tak. Po drugie pytanie, kogo kocham i co z tego wynika. Tak. Mam pracę, którą kocham, którą robiam. Co mogę dobrego zrobić, żeby była ta wdzięczność. Tak. No i to coś mojego własnego. Tak jest, tak. Świetnie, no widzisz, no dobrze. Tylko dlatego, że parę razy się wentylowałem i śmiałem, będę miał potem wykład na temat presfazji. Presfazja polega na tym, żeby zanim przekaże się kluczową wiadomość, sprawdzić i zadbać o to, aby był to moment, w którym ta kluczowa wiadomość dotrze do odbiorcy. No właśnie. I ty dokładnie dokonałeś aktu presfazji. Jesteś bohaterem nowej książki Cialdiniego, bo ty nas podwentylowałeś, żeby nasze mózgi miały większą szansę, żeby zobaczyć te 6-8. Doktor Michał Skalski właśnie będzie mówił o tych 6-8, tylko będzie pytał, dlaczego 8, a dlaczego 6 i dla kogo. Także spójność dwóch moich gości tutaj będzie zachowano, on będzie polemizował z tymi, którzy mają poczucie, że 12 to jest. Słuchaj, ja staram się pobudzać mózgi, bo uważam, że mózg jest ważny w życiu człowieka. I trzeba go używać, bo my używamy go tam gdzieś do 20% mniej więcej neuronów, które tam są. A używanie mózgu jest najważniejsze, bo tam kolegą chirurgą mówię, zanim, że ręka jest narzędziem mózgu. Zanim cokolwiek zrobisz, pomyśl, prawda? I dlatego, a patrzę nikt nie raz, ale nikt nie zasnął, Jacku, bardzo dobre audytorium, bo widzę, jak niektórzy zasypiają, to ja mam taką metodę, że wtedy nic tak nie budzi jak cisza, prawda? I ten człowiek przerażony, gdyż szkoda czasami takich ludzi, budzi się przerażony, myśli, że to koniec, a to się pomylił. Żeby zachować ten rezultat, finalizujmy takim razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.